Szansę się wymknąć. Umrzeć zawsze zdążymy. Jak się dowiedziałem, że na Orle popłynę, to aż mi się nogi ugięły. Wspaniały okręt. Cud techniki. Wesele. On wygląda jak mój syn. Mam nowe rozkazy. Wyznacz kurs. Kierunek Holandia. Co to za misja? Ukrywasz coś? Wiesz coś więcej? Pamiętasz, jak na fajfie w jastarni powiedziałeś, że odpuszczasz? Tak, przez mgłę. Ja o niej myślę bardzo poważnie. Przyjął. Wynurzamy. Stop! Wróć rozkaz. Nie przepuścimy takiej okazji. Prosto w paszczy lwa. Rozkaz to rozkaz. Inaczej ich nie dopadniemy. Kilka dni i w wielkiej chwale wracamy do domu. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takie wydarzenie wyjątkowe, bo z jednej strony promocja filmu, z drugiej strony promocja gry, a wszystkich nas tutaj zgromadził pewien obiekt metalowy o nazwie ORP Orzeł, którego widzimy tutaj w tle. Film Orzeł, Ostatni Patrol, film, który premierę miał w poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek, więc jakby wszystko się dzieje tak bardzo, bardzo na gorąco. Bardzo serdecznie witam naszych specjalnych gości, pan Bartek Gliński, producent filmu, witam serdecznie. Witam dwóch aktorów, którzy pojawili się w filmie w roli członków załogi Orła, pan Szymon Kukla oraz pan Konrad Szymański. Witam serdecznie. Witam uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Marynarki Wojennej, to nie przypadek, w Wołominie. Witam was serdecznie wraz z opiekunami. Ja się nazywam Adam Chlebowicz, jestem dyrektorem Biura Edukacji IPN. Jesteśmy na przystanku Historia. Chcemy porozmawiać trochę o filmie, o historii Orła, ale chcemy też zagrać w Orła grę, którą przygotował IPN. Jest z nami autor tejże gry, pan Łukasz Pogoda, tam stoi z tyłu. On będzie się jeszcze tutaj pojawiał. Wielkie brawa dla pana Łukasza. I mamy z nami również panią Irenę Kruglicz-Kamińską, specjalistę do spraw edukacji filmowej, przedstawiciel Kina Świat. Witam pani Ireno. To dzięki pani Irenie udało nam się tutaj spiąć nasze wspólne działania i stąd jest to spotkanie, z którego bardzo się cieszę. Pozwólcie, że ja sobie usiądę. Chciałbym kilka pytań zadać naszym gościom. Zanim zagramy, będzie okazja do tego, żeby stworzyć zespoły, żebyście mogli się zmierzyć, wasza reprezentacja z aktorami. Będzie to na pewno ciekawa rozgrywka, zwłaszcza, że trzeba będzie wszystkich wprowadzić w grę, ale chciałbym zacząć od kilku pytań. Miał z nami być reżyser pan Jacek Bławut, ale krótko mówiąc, zajęcia nie pozwoliły mu na przybycie do nas wczoraj w Gdyni, tak? Panie Bartku, byliście z całą ekipą, no może nie z całą, ale z częścią ekipy filmowej. Tak jest. Dzień dobry, witam was wszystkich. Bardzo nam miło. Przepraszamy, nie ma z nami Jacka Bawuta. Rzeczywiście mamy teraz bardzo intensywny kalendarz. W poniedziałek premiera odbyła się tutaj w Warszawie, w Cinemacity Sadyba. Wczoraj byliśmy jeszcze w Gdyni. Przedwczoraj miała miejsce gdyńska premiera w Gdyńskim Centrum Filmowym z udziałem, tutaj tak mówię pod kątem młodzieży z liceum,
przepraszam, ze szkoły. Była to premiera, którą uświetniła Marynarka Wojenna. Też byli admirałowie, komandorowie, różne osoby bardzo związane blisko z Marynarką Wojenną, także ten kalendarz po prostu nam się w ostatnich dniach bardzo mocno wypełnił, także Jacka niestety nie ma, natomiast ja jestem producentem filmu, więc mam nadzieję, że będę mógł Jacka przynajmniej w większości pytań zastąpić. Film Orzeł Ostatni Patrol został obsypany nagrodami na niedawno zakończonym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Ta najważniejsza nagroda za reżyserię dla Jacka Bławuta to naprawdę wielkie wyróżnienie, ale te pozostałe nagrody również wskazują za dźwięk, za montaż. To są wszystko ważne rzeczy. Nie wiem, kto z was widział już film? Nikt jeszcze nie widział, ale no to mam nadzieję, że zachęcimy, tą naszą opowieścią. Ja miałem to szczęście zobaczyć film, no, panów nawet nie pytam, panowie po drugiej stronie kamery. I to jest tak, sam Jacek Bławut mówi o tym, że w pewnym stopniu spełnił swoje marzenie. Marzenie z dzieciństwa, marzenie, o którym myślał od wielu, wielu lat, żeby taki film zrobić. I druga rzecz, która, tu widzimy reżysera właśnie w takim ujęciu morskim, łódź podwodna gdzieś w tle. I drugie pytanie, które mi się nasuwa, to na ile Jacek Bławut i cała ekipa, państwo jako producenci, myśleliście o pewnym dopowiedzeniu do starego filmu Leonarda Buczkowskiego z 1958 roku o Orle, który jest innym filmem, ale filmem, który w jakimś stopniu się nie zestarzał, którego się dzisiaj nadal dobrze ogląda. Rzeczywiście film Buczkowskiego to jest takie chyba najbardziej znane odniesienie dla nas, jeśli chodzi o nieliczne filmy o okrętach podwodnych, które powstały po wojnie. Przed wojną też powstawały te filmy, jest też jedno odniesienie albo nawet dwa. Film Buczkowskiego to jest taka ważna referencja dla nas. My oczywiście nie chcieliśmy się ścigać, nie chcieliśmy, uważamy, że to jest po prostu znakomity film i myślę, że Jackowi, czyli reżyserowi, przyświecała chęć opowiedzenia troszkę innego fragmentu życia okrętu podwodnego. Tak? Rzeczywiście o tym ostatnim patrolu, bo jak może wiecie, tutaj nazwa to sugeruje, jest to historia, jest to film o tym ostatnim patrolu, o którym wiadomo w zasadzie najmniej, z tego względu, że zachowało się bardzo niewiele materiałów, a te, które się zachowały, to są poszlaki i pewnego rodzaju hipotezy. I ja myślę, że tutaj w Jacku wygrała też taka detektywistyczna troszkę pasja, chęć odkrycia nieznanego, chęć poznania, zbliżenia się do jakiejś nieznanej prawdy o tym okręcie, prawda? Bo tutaj pan Buczkowski opowiadał historię, która gdzieś tam jest dobrze opisana w różnych relacjach, prawda? Mamy znane relacje wojskowe, znamy relacje świadków o tym, co wydarzyło się między wybuchem II wojny światowej, 1 września 1939 roku, a dopłynięciem okrętu podwodnego do Talina oraz późniejszym słynną ucieczką okrętu Stalina do Szkocji. O tym dużo wiemy, jest to taka bohaterska historia, dobrze opisana i w sumie dlatego ORP Orzeł jest tak słynny i tak znany. I to jest takie częste zdziwienie, można powiedzieć, osób, które znają historię Orła. Dlaczego właśnie ten ostatni patrol? Myślę, że paradoksalnie właśnie dlatego, że tak mało o nim wiadomo, było to też pewne wyzwanie. I tutaj rzeczywiście ogromną rolę odegrała postać, a w zasadzie mieliśmy dwóch konsultantów historyków, pan Hubert Jando i pan Grzegorz Świątek. Hubert Jando jest autorem monografii, której bardzo szczegółowo opisuje historię ORP Orzeł, ale przede wszystkim próbuje dojść sedna zaginięcia okrętu podwodnego. Próbuje rozwikłać tą tajemnicę. I Jacek, myślę, że też to nie skłamie, jak powiem, że to była jedna z takich bardzo istotnych pozycji historycznych dla Jacka w konstruowaniu scenariusza. Jacek poprzez ten scenariusz też próbował, myślę, że zbliżyć się do jakiejś oczywiście fabularnej prawdy o okręcie i jakby dojść do tego, co mogło się wydarzyć. Tych hipotez, o ile mnie pamięć nie myli, Hubert Jando przedstawia w książce, w tej monografii, jest ich chyba 8, może 9. Są to najróżniejsze hipotezy od zaginięcia Orła. Jak wiecie, to takie szybkie wprowadzenie. ORP Orzeł służył już wtedy
jakby walczył razem z aliantami na froncie tym morskim II wojny światowej i pod koniec maja 40 roku wypłynął z portu brytyjskiego. I tak naprawdę od tego czasu jest te kilka hipotez, tak wspominając pokrótce, tak, mówi się o tym, że okręt podwodny, tak, co mogło się wydarzyć, mógł zostać storpedowany przez niemiecką torpedę i przez niemiecki okręt, mógł zostać staranowany, mógł zostać ostrzelany przez niemiecki, czyli nieprzyjacielski samolot, mógł zostać oczywiście ostrzelany również przez brytyjski samolot, prawda, tak zwany friendly fire. To też się zdarzało. Zdarza się nawet dzisiaj na wojnach. Była też możliwość, że został storpedowany przez brytyjski okręt podwodny, tak? Pomyłki się zdarzały, więc tych hipotez jest wiele i nasz film jest próbą rekonstrukcji pewnych zdarzeń i próbą, ja myślę, takiego przychylenia się ku którejś z tych hipotez, tak? Jedne sobie tak fabularnie wykluczamy, a ku innym się przychylamy. Więc to tak najkrócej mówiąc, myślę, że to tak troszkę pod kątem historycznym opisując tę historię, a jeśli chodzi o Jacka, no to oczywiście Jacek jest od małego ogromnym pasjonatem historii, przesiąkł tą historią. To jest jego wielki konik, wielka pasja. Chłopaki mieli okazję wielokrotnie to poczuć na planie filmowym. Jacek po prostu zaraża niemalże swoją pasją do historii i w ramach oczywiście lotnictwo to jest jego konikiem, ale też okręty. Jacek zna wszystkie tonaże, znał od małego, po prostu studiował wszystkie statki japońskie, amerykańskie, niemieckie, więc jakby był no oczywiście świetnie zorientowany, a jak wszyscy wiemy, orzeł jest tym polskim świętym graalem, jeśli chodzi o marynistykę, prawda? Wszyscy go szukamy, nie możemy go znaleźć, te wyprawy od wielu, wielu lat trwają. No właśnie, fascynująca absolutnie historia. Chciałbym zapytać aktorów. Panie Szymonie, jak pan odbierał udział w tym filmie? Wszystkie filmy o łodziach podwodnych, a mamy ich dosyć dużo, najbardziej znany okręt czy Das Boot w wersji niemieckiej Wolfganga Petersena. Film stary, ale film, tak, który się ogląda do dzisiaj z fascynacją. Każda łódź podwodna, a orzeł był dużym okrętem podwodnym. Ponad 60 osób załogi. Sobie wyobraźcie, że jesteście miesiąc, dwa miesiące w rejsie, że jesteście sami mężczyźni w jednej metalowej skorupie. Jak to z perspektywy was, aktorów, panie Szymonie, jak pan to odbierał? Takie, no właśnie, ta ciasność relacji, takie, i to wydaje mi się, że w tym filmie bardzo mocno wybrzmiewa. No, jeśli chodzi o to ciasność relacji, to jest dobre określenie, bo Jacek, jako reżyser, który wywodzi się z dokumentu, i ja tak określam ten film, że to jest fabuła zrobiona z perspektywy dokumentalisty. I to jest bardzo istotne, bo Jacek na ten dokumentalny aspekt bardzo zwrócił uwagę i bardzo zależało mu na tym, żeby załoga to była prawdziwa załoga, żebyśmy nie byli tylko grupą aktorów, którzy spotykają się w dzień planu, mają wcześniej przygotowany tekst, wcześniej przygotowane sceny, nagrywamy, idziemy do domu, tylko żeby to zżycie, właśnie ta zespołowość była widoczna też na ekranie i na to bardzo, bardzo do tego przykuwał uwagę. Też mieliśmy wcześniej takie wspólne szkolenia, mieliśmy jedno szkolenie w Akademii Marynarki Wojennej, gdzie pojechaliśmy i nie tyle, że marynarze nas szkolili, to też oczywiście, ale to sprawiało w pewien sposób, że byliśmy coraz bardziej zżyci i to widać na ekranie. I dla mnie też jest na przykład bardzo istotne to, jaki będzie odbiór państwa, jaki będzie odbiór właśnie publiczności tego filmu, ponieważ tak jak pan wspomniał o Das Boocie, który jest takim, można powiedzieć, flagowym filmem o okręcie podwodnym, to ten film Orzeł Ostatni Patrol jest moim zdaniem czymś zupełnie innym, z tego względu, że nie jest nastawiony właśnie na te pościgi, wybuchy i to wszystko, co tam się dzieje, ale na tę klaustrofobię, na pokazanie tego, jak naprawdę wyglądała sytuacja na okręcie, czym oni żyli, jak oni żyli, to, że każdy zostawił na lądzie coś swojego, jeden zostawił córkę, syna, inni zostawili swoje kobiety, dziewczyny. I
z tym się mierzyli. Właśnie to jest to, na co Jacek często zwraca uwagę, czyli walka z niewidzialnym wrogiem. Tak, to tyle. Panie Konradzie, do pana kolejne pytanie. No właśnie, kino bardzo często pokazuje wojnę, pokazuje zmagania. To, co już żeśmy powiedzieli, filmów akurat o okrętach podwodnych, o marynarce wojennej jest dość sporo. Ale ten wymiar podwodniactwa jest dość specyficzny. Myślał pan kiedyś wcześniej o tym, że znajdzie się pan w takiej roli, że będzie taka załoga, że będzie pan jako aktor mógł się spełniać w roli członka załogi okrętu podwodnego? Szczerze mówiąc, zupełnie nie. Tak naprawdę nigdy nie pomyślałem o tym wcześniej. Takich filmów się praktycznie nie robi, ich jest bardzo mało. Nawet na skalę światową jest ich niedużo, jak się nad tym zastanowić. Więc to było jakieś dla mnie wielka ciekawostka. Tak naprawdę o okrętach wiedziałem niewiele. O Orle słyszałem kiedyś, że był taki okręt, który zaginął, zatonął, nie wiadomo w jakich okolicznościach. No i to też jest piękne w naszym zawodzie, że możemy poznać różne historie i się w nie wdrożyć. I właśnie dzięki Jackowi, który, jak już Bartek wspomniał, jest wielkim pasjonatą i zaraża wszystkich energią swoją chęcią działania na konkretny temat, swoją wielką wiedzą. Mieliśmy, tak jak Szymon też mówił, tą wycieczkę, gdzie mogliśmy wejść do prawdziwego okrętu, powiedzmy współczesnego. I... A na którym byliście? Co to był za okręt? Jaka nazwa? Teraz nie pamiętam. To był, o ile mnie pamięć nie myli, byliśmy na pewno, bo były tak naprawdę dwa okręty, dzięki którym zrealizowaliśmy ten film. Jeden z tych okrętów, na którym byliśmy, to był też ORP Orzeł, aczkolwiek oczywiście nie ten, radziecki. Tak jest. Z lat zbudowany w latach jeszcze 80. On dalej jest w służbie czynnej marynarki wojennej. Wydaje mi się, że w ogóle jest jedynym okrętem, polskim okrętem podwodnym funkcjonującym. No to Kobeny chyba są jeszcze, te małe norweskie, ośmioosobowe. Tak, właśnie chciałem powiedzieć. I Kobeny i też pomagał nam marynarka wojenna, pomogła nam w ten sposób, że udostępniła nam do zdjęć referencyjnych, do efektów specjalnych Kobena, który wynurzał się na niektórych ujęciach. My go, to był 2019 rok, realizowaliśmy zdjęcia właśnie z jednym okrętem podwodnym, to było w maju, a potem były też te nasze spotkania z marynarzami. Weszliśmy na okręt podwodny Orzeł radziecki po to, żeby właśnie pan, no marynarka nam pomogła tutaj w niesamowity sposób, w bardzo wielu aspektach, tak? Nie tylko te okręty, ale też mieliśmy taką jedną sekwencję bardzo trudną w realizacji, do której potrzebowaliśmy wiele statków i pomogła nam marynarka udostępniając te okręty. One pływały po akwenie wtedy, kiedy my tego potrzebowaliśmy, nocą. I jakby udostępniono nam też jednostkę wojskową Formosa, co było w ogóle chyba jakimś ewenementem w historii polskiego filmu, bo to jest jakby jednostka specjalna, ale ma taki bardzo niesamowitą, można powiedzieć, placówkę, bo jest to po prostu taka baza, która jest wysunięta daleko, daleko w morze. Tam się dociera taką kładką, jest to na zatoce i jest to niezwykłe miejsce, bo jest to miejsce, z którego praktycznie można filmować różne sceny na morzu w bardzo szerokim kącie i tam realizowaliśmy te sceny, więc to tak szeroki wkład marynarki. Tak, i rzeczywiście jeszcze wracając do tego tematu, to było jakiś taki rodzaj doświadczenia bardzo specyficzny, ponieważ jak się wejdzie do takiego okrętu, to dopiero można sobie uświadomić, co to jest za przestrzeń, jak tam jest ciasno, jakie to jest też dziwne, bo jest to taka walka, jak sobie staraliśmy jakoś zobrazować, wyobrazić to, jak to się odbywało, to jest to walka jednak wewnątrz maszyny, więc tak naprawdę się jest wnętrzem tego okrętu i jest to bardzo specyficzne, ciężko to w ogóle sobie wyobrazić, jak to działa i dopiero to poczucie, jak się tam wejdzie do środka, to dopiero się zaczyna jakoś tak zdawać sprawę, że tak naprawdę się ufa wszystkim na tej załodze bezgranicznie, każdy odpowiada za coś, tam nie ma przypadkowego sprzętu, wszystko jest po coś. Każdy członek załogi tak naprawdę jest jednym z organów całego wielkiego organizmu i trzeba sobie bardzo ufać, bo każdy błąd może kosztować życie całej załogi, utratę okrętu, więc to jest naprawdę wielka odpowiedzialność i myślę, że naprawdę to musiało się wiązać z ogromnym stresem, z ogromną odpowiedzialnością i też tą taką zespołowością. Dlatego rzeczywiście nasze próby do filmu, które też trwały pewien czas, to, że mogliśmy się poznać wcześniej, spędziliśmy nawet noc w scenografii naszego okrętu,
w ramach takiego zapoznania, gdzie tam graliśmy w pokera i rozmawialiśmy, co było też bardzo ciekawym przeżyciem. Pozwoliło zbudować jakąś taką aurę naszej drużyny i też każdy mógł sobie odnaleźć w tej scenografii, która też idealnie odwzorowywała to, jak wyglądał rzeczywiście orzeł. Każdy mógł znaleźć sobie tam miejsce, żeby też nie czuć się, że wchodzimy na plan, nie wiemy, gdzie się ustawić, nie wiemy, za co odpowiadamy, tylko na szybko nam reżyser coś powie. Rzeczywiście mieliśmy na to czas. Każdy się tam jakoś osadził i później tak naprawdę z każdym kolejnym dniem zdjęciowym ja już wiedziałem mniej więcej kto, bo ja powiedzmy byłem głównie w centrali głównej właśnie i wiedziałem, gdzie mniej więcej aktorzy będą, bo to są ich stanowiska, odgrywają konkretne postaci, które miały konkretne role na tym okręcie i rzeczywiście to się, mam wrażenie, udało w jakiś sposób zbudować, jakąś taką więź i relację naszej załogi filmowej. Ten nie działa akurat, to wezmę ten. Właśnie to, na co Konrad zwrócił uwagę, na to przygotowanie i na ten wieczór integracyjny właśnie, to było bardzo istotne i pierwszy raz mi się zdarzyło tak na planie, że reżyser coś takiego zrobił przed rozpoczęciem zdjęć. Chłopaki, żebyście byli zżytą załogą, umawiamy się, dzisiaj wieczorem spędzamy całą noc właśnie w scenografii. Zaczynamy od mesy, tam gdzie wszyscy marynarze jedli i robimy sobie tam wspólny wieczór. I to było niesamowite, jak bardzo to wpłynęło później na sekwencję, gdzie właśnie mieliśmy sceny posiłku w mesie i jak my się tam zachowywaliśmy, jaki tam był jakiś taki luz, właśnie spontaniczność i taka codzienność życia na okręcie. I co do tego przygotowania jeszcze i do tej klaustrofobii. A, to co Konrad właśnie wspominał, że tam była ogromna ciasnota i kiedy będziecie oglądać film, bardzo bym was prosił właśnie, żebyście zwrócili na to uwagę, z czym oni walczą, bo oni często nie walczyli z tym wrogiem, który był na zewnątrz, tylko z własną psychiką, z tym, żeby przetrwać świadomość tego, że są zamknięci w puszce x metrów pod poziomem wody i są skazani właściwie nie wiem na co, no na siebie, na współdziałanie, ale często też nie mają na to wpływu, że coś na nich spadnie z góry, a oni są w tym momencie zamknięci i nie mają pola manewru. Także oni, no właśnie to co powiedziałem, że walczyli z własną psychiką, ze świadomością tego, że w każdym momencie mogą zostać zbombardowani, storpedowani, czy jakkolwiek można to powiedzieć. I też w pewnym sensie z własną fizjologią, ponieważ rzeczywiście na okręcie były ograniczone możliwości mycia się. Są takie historie opisane, że kiedy okręt wpływał do Gdyni i był wietrzony, to wtedy całe miasto wiedziało o tym, ponieważ ten zapach 60 kilku mężczyzn ze środka się wydostawał na zewnątrz, więc to też jest jakaś taka odsłona, o której rzadko sobie zdajemy sprawę, ale to myślę, że było też jednym z jakichś do przeskoczenia elementów w głowie, żeby się do tego przyzwyczaić i tam naprawdę wytrzymać w takich warunkach. Więc to jest naprawdę ciężka walka. Świetnie to panowie opowiedzieliście, bo okręt podwodny rzeczywiście jest tą taką bardzo ograniczoną przestrzenią, gdzie właściwie nie ma miejsca na żaden błąd. I to idealnie, żeście to przekazali, że od kapitana przez oficerów pierwszego, drugiego, mechanika, każdego członka załogi, znaczy tak, po pierwsze każdy jest tam jakby indywidualnie potrzebny, nie ma ludzi zbędnych, no bo na tej bardzo ograniczonej przestrzeni no, wszystkie role są ściśle wytyczone i faktycznie nie ma miejsca na błąd. No, można trochę to porównać do czołgu, gdzie mamy załogę, dzisiaj to często i trzyosobowe, no, ale powiedzmy cztero, pięcioosobowe. Wszystko jest podzielone między tych członków załogi czołgu i też nie ma miejsca na żaden błąd. Wracam do pana Bartka. Ile trwało przygotowanie do filmu, bo widać, że film jest dopracowany w szczegółach. Bardzo mi się to podoba, co panowie opowiadacie właśnie o tym podejściu reżysera Jacka Bławuta. To takie podejście amerykańskie, żebyście wy, aktorzy, najpierw przeżyli, żebyście jakby doświadczyli tego, żebyście najpierw sobie przećwiczyli pewne rzeczy, a potem dopiero kręcimy film, prawda? Czyli Robert De Niro, zanim zagrał taksówkarza, to najpierw jeździł po Nowym Jorku jako taksówkarz, prawda? Więc jakby doświadczacie takiego amerykańskiego dotknięcia filmowego i to mi się bardzo podoba, ale wydaje mi się, że te prace nad filmem musiały ładnych parę lat trwać.
Tak, tak. No to było bardzo długi proces. Trwało to wiele lat. Trudno nawet to umiejscowić. Wydaje mi się, że tak 2015 rok, to myślę, że to były początki pracy Jacka nad scenariuszem. Konsultowanie tego scenariusza trwało tak naprawdę przez wszystkie te lata, bo ta historia też żyła. Pamiętajcie, że te wyprawy poszukiwawcze Orła cały czas trwają, więc ta wiedza jest cały czas aktualizowana. Wiemy, że Orła gdzieś nie było, a gdzieś indziej jednak mógł przebywać, więc tą wiedzę cały czas aktualizowaliśmy, scenariusz żył, więc to był jakiś taki proces. I dochodzimy chyba do takiej najtrudniejszej części produkcyjnie, czyli budowa okrętu, jak zrobić film o okręcie, prawda, bo to jest ogromne wyzwanie organizacyjne, produkcyjne, czyli zbudowanie scenografii, tak? Scenografii, która będzie realistyczna, w której aktorzy poczują, że nie są w plastikowej makiecie, w której naprawdę poczują się zamknięci, poczują się tak jak właśnie tutaj Szymon z Konradem opowiedzieli, poczują się klaustrofobicznie, poczują się naprawdę jak na kręcie podwodnym. Jak to osiągnąć? I to jest, to było zadanie naszej scenografki Marceliny, początek Unikowskiej, która podjęła się tego zadania. Niewielu chciało, bo to po prostu... Wtrącę tylko słowo, bo to może być zaskakujące, jak zobaczycie Państwo ten film, że kobiety przygotowały scenografię i kobieta jest autorką zdjęć, co może być zaskakujące, bo film się wydaje taki na wskroś męski, a tutaj ten wymiar kobiecy jest niezwykle mocny. Tak, obie panie odegrały ogromną rolę produkcyjnie, po prostu wzięły się za najtrudniejsze odcinki, czyli realizacja skomplikowanych zdjęć do filmu. To jest film realizowany w niestandardowy sposób, jeśli chodzi o operowanie obrazem. Mieliśmy w pewnym momencie 8 kamer na okręcie, mieliśmy kamery poukrywane w poszyciu okrętu, one podglądały naszych aktorów, także był taki niecodzienny zabieg. I teraz zgranie tych wszystkich kamer, zgranie obrazu, kolorystyki pewnego rodzaju, tak? Dobranie odpowiednich materiałów do tego, żeby to wszystko wyszło. Ta poetyka tego obrazu, no to wszystko osiągnęliśmy dzięki Joli Dylewskiej, która jest autorką zdjęć. I to była ogromna praca, wiele lat przygotowań, spotkań. Jacek z Jolą w długie godziny przegadywali, w jaki sposób zrealizować taki film operatorsko, tak? Jola się posługiwała takim porównaniem, że chciała, aby kolorystyka czy poetyka tego filmu przypominała obrazy Goi. To była, jak może kojarzycie te obrazy, to właśnie tak pracują autorzy zdjęć. To są twórcy, którzy posługują się pewnymi inspiracjami, referencjami, sięgają też do takiej naszej wspólnej europejskiej kultury. I to była i taka ważna dla niej referencja. I to na początku wszyscy tak byli zaskoczeni, a potem jak człowiek się przyjrzał tym obrazom, to już zaczynał rozumieć, o co Joli chodzi. No i wracając oczywiście scenografia. I to był no bardzo, bardzo trudny odcinek. Trzeba było przede wszystkim zrekonstruować wiernie okręt podwodny. Ostały się pewne plany, pewne dokumentacje techniczne. One są, ale jedno to dokumentacja techniczna, a drugie to otworzenie po prostu wnętrza, bo z samej dokumentacji nie wynika kolor, nie wynika taki charakter jak gdyby wizualny okręty, więc to trzeba było otworzyć na podstawie zdjęć historycznych. Posługiwaliśmy się tutaj częściowo drugim okrętem podwodnym bliźniaczym do ORP Orzeł, to jest ORP Sęp. Wybudowano dwa okręty. Jeden po prostu służył po wojnie w Wojsku Polski Ludowej. I ten okręt był lepiej zdokumentowany, więc mogliśmy się oprzeć troszkę na tej dokumentacji. Buczkowski miał łatwiej w 1958 roku, bo miał Sępa prawdziwego i wiele zdjęć ówczesnych po prostu kręcone było na Sępie przy udziale Sępa i tak dalej. Więc jakby bliźniaczy okręt, który można było wykorzystać. No dzisiaj jest sytuacja dużo trudniejsza. Dokładnie tak. Nie mieliśmy tego okrętu, ale mieliśmy wspaniały zespół, kilkanaście osób pracujących, budowa dekoracji w Krakowie. Więc zbudowaliśmy okręt podwodny w Krakowie w firmie Props, która znakomicie otworzyła te wnętrza, wszystkie detale, wiecie, pokrętła, różnego rodzaju odwietrzniki, różnego rodzaju po prostu całe ściany zapełnione zaworami, rurami. To wszystko trzeba było jeden do jednego otworzyć po to, aby nikt z historyków, którzy się znają na rzecz, nie powiedział nam, no tak, ale jednak to nie wyglądało tak. Nie, my chcieliśmy zrobić to najlepiej, jak się dało, chcieliśmy po prostu stworzyć
całkowicie realistyczną, wiernie odzwierciedlającą scenografię ORP Orzeł i to się rzeczywiście udało. Taka jeszcze ciekawostka, normalnie jak może wiecie, w filmie scenografię tworzy się wycinkowo, czyli żeby pokazać aktora na tle jakiejś tam, w jakiejś scenie, w jakimś wnętrzu, to wystarczy tak naprawdę zbudować tylko fragment tego wnętrza. Rzadko kiedy buduje się całość, no bo kamera widzi tylko część, widzimy tylko aktora na tle jakiejś. Tutaj zamysł Jacka był taki, budujemy wszystko. Budujemy cały okręt. Ja zamykam aktorów, bo tylko wtedy oni poczują się jak na okręcie podwodnym. Jak ja im dam tylko ściankę, kawałek steru, to oni nie uwierzą w to, że są na okręcie. A dla mnie jest to ważne, żeby kamera, żeby widz poczuli, że mają do czynienia z marynarzami. I ja myślę, że to jak chłopaki was słuchałem tutaj, to jest trochę historia o tym, że weszliście na okręt podwodny po prostu, tak? Dodatkowo jeszcze wybudowaliśmy taką platformę hydrauliczną, która imitowała wybuchy, imitowała zanurzenia, wynurzenia. Chłopaki byli tam po prostu na wszystkie strony przerzucani. Był pan z joystickiem, który po prostu, jak w grze komputerowej, przerzucał kilkunastu aktorów z jednej strony okrętu na drugą, no bo wiadomo, wybuchają bomby, przechodzimy przez pola minowe, zanurzamy się, także to wszystko służyło temu, żeby oddać taki dokumentalny rys tego projektu. Dokumentalny rys, no i tutaj oczywiście Jacek Bławut, jego znów wielkie dokumentalne doświadczenie, stąd się to wszystko wywodzi. Tutaj w tle widzimy prawdziwego orła i wcześniej fotosy z filmu, tutaj zdjęcia archiwalne, jak orzeł wygląda, tutaj widzimy go niemalże w całej okazałości, jak stoi w porcie. Zdjęcia, fotosy są trochę może mylące, bo tu widzimy sceny bardzo dynamiczne, bardzo piękne ujęcia, natomiast to, o czym powiedział pan Bartek, na samym filmie jest bardzo dużo takich zdjęć, nazwijmy to technicznych, że się czujemy, te fotosy, te zdjęcia są jakby brudne, bo okręt jest brudny, no bo to jest coś, to jest techniczne urządzenie, tam jest pełno smarów, tam jest pełno urządzeń, tam jest pełno rzeczy, które no, trzeba regulować, no, to wynika jakby z pewnej specyfiki i dokładnie pani Elencie Dylewskiej udało się to pokazać, bo tam widzimy ten okręt, takie trzewia powiedzmy, ja miałem takie poczucie, jak oglądałem film, że jestem w takim brzuchu lewiatana, jakiegoś potwora, prawda? I to dokładnie się to udało. Rzeczywiście to był jeden z takich zamysłów Joli i Jacka. Taki pomysł, jakby klucz wizualny do tego filmu, to było oko orła, tak? Nie opowiadamy tego filmu tylko z perspektywy takiej obiektywnej kamery, opowiadamy też ten film, jak zobaczycie, z perspektywy okrętu podwodnego. Jest to takie nietypowe rozwiązanie. Podglądamy aktorów, podglądamy akcję przez szkiełko. I to jest właśnie też, myślę, że taki zabieg, który słyszymy często teraz, że on bardzo wzmógł poczucie klaustrofobii, zamknięcia, taki nieprzyjemny wręcz fizyczny odruch, po prostu chęć ucieczki, wyjścia, no bo rzeczywiście jesteśmy po prostu zamknięci na okręcie cały czas, więc to na pewno pomogło. Jeszcze pytanie do aktorów. Okręt podwodny i walka na okręcie podwodnym jest dość specyficzna, bo łatwiejsza jest mimo wszystko na okręcie nawodnym, kiedy widzimy wroga. Tutaj owszem go widzimy, ale widzimy go przez peryskop. Nie wszyscy go widzą zresztą. No, widzi go dowódca, widzi go oficer pierwszy, ten kto namierza. Ten kto odpala torpedy nie widzi swojego wroga, nie wie do kogo strzela. To jest sytuacja dość specyficzna. Nie ma co ukrywać. Tutaj widzimy, jakbyśmy to spojrzycie na sufit, jesteśmy jakby w środku okrętu, tak możemy sobie wyobrazić, jesteśmy gdzieś pod wodą. Czas, w którym żyjemy, też w jakimś stopniu sprzyja opowiadaniu takich historii. Myślę o wojnie na wschodzie, o agresji rosyjskiej na Ukrainę, czy to, że każdy z nas sobie może próbować odpowiedzieć na pytanie, co ja bym zrobił w danej chwili. Jak panowie żeście to odbierali, wcielając się w postacie tych prawdziwych marynarzy, tych bohaterów z ORP Orzeł? Zwykłych ludzi, którzy no, przeżywają swoje osobiste sytuacje, a jednocześnie są gotowi do poświęceń, no bo to o tym musimy pamiętać, że ten okręt ORP Orzeł walczy w obronie po prostu Polski. To co do tego pytania, to w samym filmie często powtarzał się taki tekst Rozkaz nie gazeta. To znaczy, że marynarze mogli się zgadzać, nie zgadzać, jeśli dostali od dowództwa rozkaz, to musieli go wykonać.
Po prostu. I te rozkazy też często były niezrozumiałe, mogły być niezrozumiałe. Moja postać, Jan Szal, był torpedominerem. Siedziałem w przedziale torpedowym i myślę, że on nie widział nic na okręcie, poza środkiem. Widział tylko, kiedy wyszli na kiosk, jest jedna taka sytuacja, właśnie nabrać powietrza. Ale poza tym byli cały czas zamknięci. On dostawał rozkaz i musiał go realizować. I oczywiście, że część z nich mogła się z nimi zgadzać, z tymi rozkazami, część nie, ale tam nikt nie dezerterował, bo jakby był na okręcie podwodnym, wiecie, nie miał do tego przestrzeni, że tak powiem. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz na temat tego sposobu nagrywania i tego oka wewnętrznego orła. I tu, żeby trochę zaktywizować naszą publiczność, pytanie, nie wiem, czy z nim trafię. Czy oglądaliście kiedyś Big Brothera? Czy kojarzycie taki serial? Nie wiem, czy to nazwać serial, program rozrywkowy, reality show, Big Brother. Tam właśnie nikt nie wiedział, gdzie jest kamera. Tam się działy różne rzeczy, nie musicie tego oglądać, ale żebyście mieli świadomość, jak to wyglądało. To nasz orzeł był w pewnych momentach takim Big Brotherem na okręcie. Kiedy my po prostu żyliśmy, my wykonywaliśmy rozkazy, ale nikt nie wiedział, gdzie ta kamera jest, więc nie mogliśmy grać jakby pod kamerę, tylko musieliśmy się bardzo naturalnie, zwyczajnie zachowywać, tak jak marynarze. A gdzieś właśnie byliśmy uchwyceni przez którąś z kamer, która była ukryta i tak jak Bartek powiedział, że w niektórych scenach było 8 kamer i my musieliśmy grać normalną scenę. Także dlatego też ta scenografia, która była tak idealnie odwzorowana, 1:1 i te nasze reakcje i ten pan z joystickiem, który siedział na zewnątrz okrętu, pił sobie herbatę i ruszał joystickiem, a my w środku lataliśmy po prostu od prawej do lewej, kiedy scena tego wymagała. Tak, ja bym chciał jeszcze powiedzieć a propos tego wczucia się w tę sytuację, ponieważ myślę, że my mogliśmy się starać jak najbardziej zrozumieć ich perspektywę, czy też dostaliśmy pełen pakiet różnych książek do przeczytania od produkcji, czy też filmów do obejrzenia i na bazie tego jakoś próbować wywnioskować, jak to mogło być. I moja postać to jest kadet Eryk Sopoćko. On ostatecznie, co jest ciekawe, nie zginął na Orle, zginął kilka lat później na Niszczycielu Orkan, jednak jest to rodzaj takiego, to, że on się pojawia w tym filmie, to jest rodzaj takiego uhonorowania przez Jacka i oddania mu czci i uhonorowania jego pamięci, ponieważ jest to postać w pewnym sensie zasłużona dla historii tego okrętu, ponieważ on napisał książkę, na przykład Patrole Orła, czy też brał udział w storpedowaniu frachtowca Rio de Janeiro. Więc z tego typu na przykład książek można było poczuć ten klimat, który tam był na okręcie, ich pasję do tego, to z jakim oni, też w pewnym sensie ich rozpierała duma, że biorą udział w tych wyprawach, w wojnie, walczą za swój kraj. Też tam były opisy tego, że są momenty przerażające i tego nasłuchiwania, bo to, o czym pan wspomniał, to tak naprawdę oni widzą tylko przez peryskop, jeśli jest taka możliwość, a jeśli są pod wodą, to tak naprawdę nie widzą nic i polegają tylko na nasłuchach, więc jest to dla nas, myślę, dla takiego przeciętnego człowieka niewyobrażalna jakaś umiejętność z nasłuchu wywnioskować, gdzie co się znajduje, więc tak jak mówiłem już wcześniej, że jest to rodzaj dużego zaufania. I my staraliśmy się jakoś tam wyobrazić tę sytuację, jednak tak szczerze mówiąc uważam, że jest to sytuacja nie do wyobrażenia, że my możemy próbować ją odegrać, możemy ją jakoś uchwycić filmowo, jednak próba zrozumienia tego i postawienia się w perspektywie tak naprawdę człowieka, który nigdy nie wziął udziału w wojnie, w takiej sytuacji jest tak naprawdę niemożliwa do uchwycenia. My nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co to jest za rodzaj lęku, strachu, ale też odwagi. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli okazji się nigdy przekonać, więc no dla mnie, jak czytałem właśnie na przykład książkę Eryka Sopoćko, było to szokujące, jaka wielka odwaga z tego młodego człowieka płynęła, jak pomieszana z lękiem, ale zarazem też z wielką dumą.
jest to coś niebywałego. Dodam, że on zginął w wieku 24 lat, więc na Orle pływał bodajże jak miał lat 21, więc to byli bardzo młodzi ludzie, chłopcy tak naprawdę w pewnym sensie, więc to jest naprawdę przerażające, jak sobie o tym pomyśleć, jaka to była ciężka służba i jaka tam musiała panować atmosfera w momencie na przykład nasłuchiwania, czy bomba już wybuchła obok nas, czy zostaliśmy trafieni, czy okręt przecieka. Co się tak naprawdę tam wydarzało, możemy tylko sobie starać się to wyobrazić, a myślę, że jest to niewyobrażalny rodzaj stresu. Opowiadamy o okrętach podwodnych. Tutaj na tej naszej grafice, okładce jednocześnie gry, widzicie taką, powiedzmy, odtworzenie orła, bomby głębinowe, które próbują go pokonać. Dodajmy, że okręty podwodne odegrały w czasie II wojny światowej niezwykle ważną rolę. Początkowo zwłaszcza niemieckie, bo Niemcy rozbudowali swoją flotę. To też pokazuje, że człowiek, jego wyobraźnia, to co jest w stanie wymyślić, prawda, że pływa sobie pod wodą w takiej metalowej skorupie. Możemy sięgnąć, jeżeli czytaliście Jules'a Verne'a, Kapitan Nemo i jego okręt Nautilus, ale to było pokojowe, on się tam ukrył, prawda, on tam znalazł swoją enklawę pod wodą. A tutaj geniusz ludzki jest wykorzystywany do tego, żeby kogoś niszczyć. No i Niemcy wynaleźli rzeczywiście, potrafili stworzyć tą flotylę okrętów podwodnych, niemieckich ubotów, które bardzo skutecznie niszczyły transporty płynące po Atlantyku, czy potem do Rosji. Stąd jakby ta wojna podwodna odegrała rzeczywiście niezwykle, niezwykle ważną rolę. No i ten film Jacka Bławuta, Państwa praca, to także jest hołd dla tych wszystkich podwodniaków, no bo tu możemy wspomnieć, choćby były takie dwa okręty nieco mniejsze i nieco później działające, czyli Sokół i Dzik, które były nazywane strasznymi bliźniakami, bo one łącznie 40 parę jednostek niemieckich zatopiły niezwykła historia, po prostu to się czyta, poznaje, to są rzeczy z jednej strony straszne, to o czym mówimy, wymiar ludzki, a z drugiej strony rzeczywiście pewien heroizm i bohaterstwo tych marynarzy, w tym wypadku polskich marynarzy. Wam chciałbym oddać głos, jeżeli macie pytania do producenta, do aktorów. Zadam wam jeszcze takie pytanie, czy mieliście okazję być może w Gdyni, jako Szkoła Marynarki Wojennej. Tam jest na Oksywiu, jak się wcześniej zgłosi, można odwiedzić te okręty, odwiedzić tego orła, zobaczyć te kobeny. I powiem, ja kiedyś miałem okazję być na tych okrętach i powiem wam, że to zupełnie jakby zmienia perspektywę. Kiedy człowiek się znajdzie w takim okręcie, to inaczej patrzy na marynarzy, inaczej patrzy na życie podwodne. Jakby taki film jak ten, o którym mówimy dzisiaj, staje się dużo, dużo bardziej jasny, taki przestrzenny, jakby łatwiej jesteśmy w stanie go zrozumieć. Czy macie jakieś pytania? Jedyna okazja. Jak chcecie się jakichś ciekawostek dowiedzieć, tak żeby się wam lepiej po prostu oglądało, to na luzie pytajcie, coś wam możemy opowiedzieć, dopowiedzieć i może też będziecie mieli inny odbiór tego filmu. Nie wstydźcie się. Tak, w zasadzie tak. Bardzo uważnie i dokładnie została przestudiowana cała załoga. W zasadzie nawet mogę powiedzieć tutaj, że Jacek, przeprowadzając casting, jemu bardzo zależało na takim fizycznym podobieństwie aktorów do swoich pierwowzorów. I na przykład jak zerkniecie sobie kiedyś, jak wyglądał kapitan Jan Grudziński, no to i porównacie go sobie z grającym go aktorem Tomkiem Ziętkiem, no to podobieństwo jest zdumiewające. Czy Jacek chciał po prostu, żeby oni byli też fizycznie podobni i rzeczywiście jest tak, że Grudziński był człowiekiem takiej drobnej sylwetki, drobnej postawy, miał taką delikatne rysy, nawet z tego powodu miał ksywkę Panienka. Panienka. I to jest jakby był No i jakby w naturalny sposób Jacek próbował tych aktorów osadzić tak możliwie blisko, fizjologicznie. Tak samo Mokrski, prawda? Mokrski, który był nawigatorem.
gra go Antek Pawlicki u nas, no podobieństwo jest niesamowite, więc to mi odegrało dużą rolę. Oczywiście są, są pewne fabularne, nazwijmy to fabularne skróty, tak? No na przykład tutaj Konrad powiedział o postaci Eryka. Eryka nie było historycznie, jakby można powiedzieć, że my nazywamy go w filmie Kadet Eryk, prawda? To jest oczywiście prawowzorem jest Eryk Sopoćko, natomiast to po prostu jest na naszym ostatnim patrolu jest to Kadet Eryk. Jest to jakiś tam kadet, prawda? Natomiast rzeczywiście wzorowaliśmy się tutaj na prawdziwej osobie, której jednak nie było oczywiście na tym ostatnim rejsie, ale jest tak żywą legendą wokół tej historii Orła, że miało to dla nas duże znaczenie, więc tak, każda osoba była bardzo dobrze zdokumentowana. Korzystaliśmy z pamiętników, które pisał, z listów, które pisał, pisał do swojej narzeczonej jeden z oficerów ORPO-żo, więc te źródła były bardzo różne i one pozwalały nam przybliżyć się do każdej z postaci. I też powiem wam, że też bardzo ciekawy taki aspekt to jest, że jak byliśmy teraz na dwóch premierach, no to w zasadzie na pierwszej premierze w poniedziałek w Warszawie na pokazie przyjechał do nas pan Jerzy Kornaszewski, który jest... nie chcę skłamać, ale jest krewnym, nie wiem czy nie Roszaka, ale krewnym jednego z marynarzy. Roszaka, prawda? Czyli jednego z naszych tutaj też odtworzonych w filmie bohaterów. A w dniu, nie wczorajszym, ale we wtorek, podczas premiery gdyńskiej, na premierę też gdzieś tam ta historia ożyła, no bo też pojawiły się osoby jakoś tam związane. Byli na sali na przykład 90-paroletni panowie bracia, którzy byli podczas podniesienia bandery na Orle w lutym 1939 roku i byli w Gdyni i no niesamowite, no mają 90 parę lat i lądują na sali kinowej, oglądają z nami film, więc to naprawdę gdzieś tam historia zapukała. Był też z nami komandor Dwornikowski, który był komandorem z ORP Sęp, no więc to gdzieś tam ta historia bardzo żyje, więc odpowiadając tak, jakby wszyscy gdzieś tam w dużej mierze zostali bardzo dokładnie zdokumentowani i takie skróty fabularne są bardzo niewielkie, jak w przypadku tutaj Eryka. Jeszcze mogę zapytać, bo ja rozumiem, że to jest Państwa taka interpretacja tego, co się tam mogło wydarzyć, tak? To ta jedna z opcji, którą gdzieś tam Państwo wyczytali i możemy tam znaleźć tę interpretację taką, którą reżyser sobie wymyślił, że wtedy się tak wydarzyło. Tak. My rzeczywiście poszliśmy za jakąś tam hipotezą, tak? Postawiliśmy na pewną hipotezę, która jednak nie jest hipotezą wydumaną, to jest hipoteza, do której przychylają się pewnie nie wszyscy, ale niektórzy historycy. I to tak jak mówię, wynika z kwerent, wynika z tych z weryfikacji, które są na bieżąco przeprowadzane. Nie będę może zdradzał, jaka to jest hipoteza, ona znajduje to rozwiązanie w ostatnich minutach filmu. Natomiast no my przeprowadzamy film, jakby przechodzi przez różne hipotezy. Zagroda minowa, przejście przez zagrodę minową, bardzo niebezpieczne, tak? Okręt mógł zostać, usterka, pożar. To słuchajcie, to wiecie, mała usterka na takim okręcie była potencjalnie śmiertelnym wydarzeniem dla całego okrętu. Pożar w silnikach diesla, to możemy zdradzić też, którym u nas w filmie też ma miejsce. Potencjalnie jest to praktycznie usterka, która, czy też wydarzenie, które unieruchamia okręt. Tego typu zdarzenia, więc tych hipotez jest trochę i tak, wszystko jest tak bardzo dobrze, mocno zdokumentowane. Ja myślę, że można brać różne hipotezy pod uwagę, natomiast ta jest jedną z najbardziej prawdopodobnych i są ku temu bardzo konkretne przesłanki. Nie opowiadając za wiele, tak żeby nie zdradzić, ale są w archiwach brytyjskich, bo jakby historycy korzystają, jak wiecie, z bardzo wielu źródeł. Te źródła to są archiwa brytyjskie, ale to są też na przykład materiały kontrwywiadu niemieckiego, który przechwytywał radiogramy brytyjskie, alianckie. I te radiogramy na przykład albo komunikaty radiowe nie zachowały się w archiwach brytyjskich do dzisiaj, ale możemy wywnioskować pewną sekwencję zdarzeń z tych przechwyconych przez nasłuch niemiecki komunikatów, które coś nam mówią o okrętach alianckich przebywających w danych sektorach. I to jest takie źródło, które pozwala zbudować pewną siatkę wydarzeń. I to tak mówię bardzo skrótowo, ale to
Tak naprawdę w zasadzie wszyscy poszukiwacze Orła, bo jest parę ekip, które szuka Orła. W tym roku było chyba 3 wyprawy. Uniwersytet Warszawski tam i kilka innych. I wszyscy gdzieś tam uważają, że są bardzo blisko. Co roku słyszymy, że już prawie. I coś w tym jest, bo te hipotezy i te dokumentacja jest tak szeroka, że rzeczywiście można się już bardzo przybliżyć do potencjalnego miejsca, w którym zaginął orzeł oraz do powodu, dla którego zaginął. Ale na którymś ze spotkań Jacek powiedział fantastyczną rzecz. Ktoś też zadał pytanie na temat tego odnalezienia orła i reżyser Jacek Buławut powiedział, że właściwie jemu teraz to jest niepotrzebne, bo on bardzo dobrze wie, jak było na orle i to niech państwo sobie zobaczą. To tak było właśnie. I to gdzieś ta odpowiedź mnie satysfakcjonuje i przekonuje mnie, że stworzyliśmy obraz tego, jak hipotetycznie mogło tam być i zostawiamy to do wyobraźni widza. I tyle. Na pewno tak, no na pewno, prawda, no szczególnie w Gdyni jest to taki bardzo, chociaż marynarze pochodzili z różnych stron Polski, ale szczególnie no w Gdyni jest to taki temat, który jest lokalnie bardzo, bardzo, bardzo ważny, do którego jest ogromny sentyment, to teraz też poczuliśmy i tam to znaczenie tego, co się wydarzyło, jest jeszcze mocniej, jeszcze większe ma znaczenie po prostu. Na pewno jest to film o bohaterach, tak? My tutaj chcieliśmy uhonorować te osoby, uhonorować ich służbę i taki przyświecał nam cel. Oczywiście każdy film i twórcy mają na to inny pomysł, prawda? I Dywizjon 303, o ile są dwa filmy, polski i brytyjski, prawda? Na pewno my operujemy troszkę inną estetyką, inną wrażliwością. Inaczej opowiadamy o tym bohaterstwie. Dywizjon jest takim filmem, trochę też z takim większą nutą przygodowości, prawda? U nas nasz film jest troszkę, bym powiedział, bardziej odarty z takiej przygodowej, romantycznej strony wojny. My troszkę nie chcieliśmy lukrować, tylko po prostu opowiedzieliśmy bardzo dokumentalnie, bardzo szczerze, jak wygląda życie na okręcie. To już pozostawiam ocenie widzów i państwa. Myślę, że na pewno mniej dynamicznie, bo jednak służba na okręcie podwodnym jest znacznie mniej dynamiczna niż służba w lotnictwie. Ale miałem jeszcze jakąś myśl teraz i mi gdzieś uciekło, jak znajdę to. Znaczy na pewno jest wiele jakby oczywistych różnic, prawda? No Dywizjon to jest jakby legenda i też jakby pewno takie pasmo sukcesów, z którego kolejne pokolenia Polaków są dumne. Legenda Orpo Orzeł gdzieś tam budowana jest na tej ucieczce, ale ona nie jest tak mocna w świadomości Polaków poprzez fakt, że ORP Orzeł dokonał tak licznych, spektakularnych sukcesów. No wiemy, że zatopił statek Rio de Janeiro, odkrywając niejako, czy też obnażając tą rozpoczynającą się inwazję niemiecką na Norwegię. Natomiast do gdzie indziej są postawione akcenty w historii o dywizjonie, a gdzie indziej w historii o okręcie podwodnym, to na pewno. No tak, to są historie, jak sięgniemy do bitwy Anglii i Dywizjon 303, no 126 zestrzeleń polskich myśliwców jednego dywizjonu, więc jakby wynik spektakularny, nikt więcej nie zestrzelił Niemców. W przypadku okrętów podwodnych to czasami wydaje się, że po co jest ta robota, że właśnie patrol, takie słowo patrol, rejsy patrolowe, no ale właśnie
te rejsy patrolowe dawały bezpieczeństwo okrętom, które były po naszej stronie, które na przykład przewoziły towar, które przewoziły żywność, które przewoziły amunicję. Więc w gruncie rzeczy to jest taka bardzo, bardzo niewdzięczna robota podwodniaków, której często nie widać. I tak spektakularne wydarzenia jak tych wspomnianych wcześniej strasznych bliźniaków, czyli Dzika i Sokoła, które tam na Morzu Śródziemnym operowały w innym rejonie. Dużo włoskich jednostek jakby zatapiały, które były po stronie niemieckiej. To się rzadziej zdarzało zdecydowanie. Tutaj jakby ta spektakularność wydarzeń w przypadku podwodniaków jest rzeczywiście dużo, dużo mniejsza. Może mikrofon dam pani Reno? To okręt, są to młodzi ludzie, ale on jest ponadczasowy, on mówi o wojnie, o tym wszystkim, co wojna ze sobą niesie, jaki niesie tragizm wyboru, że w jednej minucie musisz podjąć decyzję, która zaważy na całym twoim życiu. Akurat ci ludzie giną, i prawda, ale gdyby przeżyli i tam są takie decyzje podejmują, z którymi zostają. To zostaje w ich sumieniu. I jakby po wojnie już inne jest myślenie, to wraca. I zastanawiasz się, czy powinieneś postąpić tak, czy nie. Druga sprawa, ja oglądając ten film, odczułam ogromne wzruszenie pod koniec tego filmu. Dla mnie to jest taki hołd złożony młodemu pokoleniu, które zginęło. Patrząc na tych wszystkich podwodniaków, ja nie myślałam tylko o okręcie. Ja myślałam o Katyniu, o wrześniu 39, o powstańcach Warszawy, o Tobruku, o Monte Cassino, o wszystkich ludziach, dlatego że my zapominamy, że każdy, zjawiając się na tym świecie, ma w sobie jakiś potencjał, coś przynosi, kimś będzie, założy rodzinę, może będzie wspaniałym dziadkiem, nie wiem, lekarzem, zegarmistrzem, architektem. I wyrwanie tego człowieka zabiera nam ten potencjał. I myślę, że po wojnie mieliśmy ogromne pokolenie ludzi odeszło. To musiało minąć parę pokoleń, żeby się to zapełniło, to miejsce po nich. I ten hołd jest dla mnie właśnie taki złożony tym wszystkim ludziom, którzy giną na wojnie. Bo to nie chodzi tylko o wojnę, drugą wojnę światową, ale myślę o każdą wojnę. I on jest właśnie takiej, dla mnie jest taką metaforą. Tak, i to jest doskonale pokazane. Tak, no na pewno to jest tutaj chłopaki o tym świetnie mówili, no to jest przede wszystkim, to Jacek powtarza wielokrotnie, to jest właśnie ten niewidzialny wróg, to jesteśmy my sami, jesteśmy dla siebie wrogiem w takich okolicznościach na wojnie. Nie tylko tam wróg zewnętrzny, torpedy, w tym filmie tych konfrontacji z tym nieprzyjacielem jest niewiele, a gdy one są, to jest ten nieprzyjaciel niewidoczny, tak, bo to jest też konfrontacja z własnym lękiem, z własnym strachem przed śmiercią, przed tym, że za chwilę nastąpi nieuchronny koniec tej misji. I oni cały czas się muszą mierzyć z własnymi słabościami, muszą współpracować, między innymi też są tarcia, więc to wszystko ma znaczenie. Ale tutaj myślę, że to świetnie pani Irena o tym opowiedziała. Ja myślę, że też Jackowi przyświecała taka, jakby opowiedzenie tej historii, to była też taka chęć ocalenia przed zapomnieniem, prawda, tej marynarskiej misji. To, co jest niezwykłe, to, co panowie opowiadacie o filmie, o reżyserze, ile lat pracy, ile wysiłku, jak to powstawało, ale też to trzeba podkreślić, widzimy fotosy z filmu, ilu wybitnych aktorów, tak zaczynając od 20-parolatków, 30-parolatków, 40-parolatków, to są w tym filmie zagrali. To jest niesamowite, to, że się udało to reżyserowi zgromadzić tak świetnych aktorów przy jednym filmie. Nie chcę powiedzieć, że to doświadczenie pokoleniowe, bo są tam pewne różnice między wami, najstarszymi, najmłodszymi, ale rzeczywiście pewien przedział wiekowy polskiego aktorstwa męskiego jest tutaj obecny. Znaczy, rzeczywiście udało nam się zgromadzić wspaniałych aktorów. Sami byli częściowo zaskoczeni, jak dowiadywali się, w jakich rolach mają zostać obsadzeni. Tutaj chyba Tomek powtarzał wielokrotnie, że się nie spodziewał. Mówi chyba nawet dwa dni temu mówił, że spodziewał się, że dostanie rolę Majtka, no bo on, Tomek, jakby ze względu na urodę, to mówi, kim on tam być, a przychodzi Jacek i mówi, słuchaj,
będziesz kapitanem. Więc to były różnego rodzaju niespodzianki też dla aktorów, takie właśnie castingowe, nazwijmy to. A rzeczywiście znakomici aktorzy, oprócz chłopaków tutaj kwiat znakomitych polskich aktorów młodego pokolenia, więc bardzo jesteśmy też szczęśliwi, że udało nam się zbudować taki zespół. W zasadzie wszystkich, których sobie Jacek, bo to Jacek wymarzył sobie, była oczywiście też reżyserka castingu Marta Masłowska we współpracy z Jackiem, ale wszystkich, których Jacek sobie wymarzył, znaleźli się w filmie. Mieliśmy też i mamy w filmie trzech, w zasadzie inaczej, mamy dwóch aktorów z Wielkiej Brytanii, bo na statku, no przepraszam, nie powinno się mówić statek, to tak właśnie poprawka, ważna informacja, nie wolno mówić statek o okręcie podwodnym, marynarka tutaj pierwsza by podniosła larum i tylko okręt podwodny, więc na okręcie Orpozu służyła trójka brytyjskich marynarzy i był to między innymi właśnie radiotelegrafista i dwóch z tych panów występuje w filmie, to są brytyjscy aktorzy, jeden z nich był z nami teraz na premierze filmu, byli z dużym oczekiwaniem przyjechali, bo czekali na ten film też kilka lat. Także nie tylko polscy aktorzy, ale też właśnie brytyjscy aktorzy zagrali w tym filmie. Na wybrzeżu Holandii. Dokładnie. Nie, już tłumaczę. Jest jedna aktorka, która zagrała pewną, nazwijmy to epizodyczną rolę, ze względu na pewne, jakby pojawia się w filmie, chociaż nie w takiej bieżącej scenie. Jest jakby taką, powiedzmy, pojawia się jej portret, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że w tamtych czasach kobiety ogólnie w tamtych czasach, czyli w latach 30. marynarka i jakby okręt podwodny, to nie były czasy, w których marynarka była otwarta na przyjmowanie kobiet do służby czynnej na okrętach podwodnych. Z tego co wiem, to się już chyba zmieniło i już dawno temu i teraz te realia są inne. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam Łukasza Pogodę, żeby tu przejął stery w tej chwili kierowania. Dalszą częścią naszego wydarzenia przejdziemy do gier.